Dzień dobry Państwu, witamy z Michałkowa. Te obrazki, które przed momentem mogliście Państwo podziwiać, to wreszcie starty do 6. konkurencji 17. szybowcowych mistrzostw Europy FAI. Stanisław Kryjo, Filip Borowski. Witam Państwa serdecznie. Moi stali goście. Humory nam dopisują chyba wyśmienicie. Tak, bo w końcu się zaczęło. Pogoda znakomita, taka szybowcowa. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijało, a nie będzie się pogarszało. Starty wyłożone dosyć wcześnie dzisiaj, bo konkurencje długie, czyli dosyć bogate, jeżeli wszyscy oblecą, bo no, zwycięzca no, będzie miał gwarancję na 1000 punktów. Musimy dzisiaj wcześniej, ponieważ prognozujemy, że te kumulusy mogą nam się rozlewać. Pod wieczór. No tak, już po godzinie 15-16, więc jest problem, czy powroty nie będą trudne, dlatego tak wcześniej żeśmy zaczęli. No ale zaczynamy pod wiatr, być może później będzie łatwiej z wiatrem, ale rzeczywiście kierownik sportowy zawodów Artur Rutkowski no, wie co robi, dlatego że najważniejsze, aby wszystkie szybowce lądowały w domu. Dokładnie. Czyli na lotnisku w Michałkowie, mam nadzieję, że się tak będzie. Startują klasy, poszczególne klasy. Pierwsza poleciała już klasa 20-metrowa, klasa dwuosobowa. Teraz holowane są szybowce klasy standard. Ja przypomnę, klasa standard to te szybowce, które mają ograniczoną rozpiętość skrzydeł do 15 metrów. Oczywiście mają prawo zabierać balast wodny, ale nie mogą mieć klap na skrzydłach. Klapy to takie powierzchnie przy zakończeniu skrzydeł, czyli przy krawędzi spływu, które w krążeniu zwiększają siłę nośną. Jeżeli je podnoszą natomiast w górę, no to wtedy zwiększają prędkość. Tego w klasie standard nie ma. No i na zakończenie później będą startowały szybowce klasy klub. Te już bez obciążenia balastem wodnym i różnej marki, jak to już mówiliśmy, tam obowiązują te współczynniki. To tak na marginesie dla wyjaśnienia. Teraz już wracamy do tego, co... Filip, do góry. Co dzisiaj się będzie działo do góry na niebie? No dzisiaj mamy optymistyczniejszy dzień niż ostatnio parę dni. Ja może bym poprosił zdjęcie satelitarne, specjalnie tutaj dla Was przygotowałem. Chciałem Państwu pokazać w ogóle prezentację, jaka była na odprawie, ale niestety nie otrzymałem jej. Ale dzisiaj zobaczymy sobie tutaj zdjęcie satelitarne. No niestety, nie mamy na razie takiej technicznej możliwości. Mamy techniczne możliwości. Problemy, ale ja może opowiem. Dobrze. Sytuacja wygląda następująco. Nadal walczymy z wilgocią, która ciągle tutaj była. I mamy pasmo chmur warstwowych na północy kraju i na wschodzie kraju. I to pasmo chmur tak się będzie tu przez nasz rejon północą ślizgać. Ich teraz nie ma tutaj nad naszym rejonem, ale ten obszar z tym zachmurzeniem warstwowym po prostu dostarcza dużo wilgoci. I stąd zachodzi obawa, że później, gdy wybudują się kumulusy, one się mogą nam rozlewać po prostu i będą po prostu gasiły nam noszenia. Ale zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie po prostu, że uda się oblecieć tą konkurencję i wszyscy wrócą na macierzyste lotnisko. Ale no, prognozy są optymistyczne. Kolejne dni będą coraz lepsze, więc myślę, że spokojnie jeszcze trzy do konkurencje soboty, jakieś powinniśmy rozegrać, więc będzie dobrze. Dzisiaj gdzieś słyszałem, że to jutro jest takie niepewne odrobinę. Znaczy według prognoz jutro wygląda lepiej niż dzisiejsze prognozy na dzisiaj. Jest lepiej. Dzisiaj są w ogóle prognozowane tak podstawy od 1200, później już w ciągu dnia tak o godziny 14 1500 metrów ma osiągnąć maksymalnie ta podstawa. Czy mamy jakieś informacje z sondy? Bo myślę, że na pewno jakieś podstawy, informacje są, ale ważna, ja niestety nie dowiedziałem się, ale skoro sonda nie wylądowała do tej pory, jeszcze sobie to radę. znaczy że jest dobrze. Że jest dobrze, a to jest szybowiec puchacz, który jest gorszy niż te szybowce, które teraz startują, więc te sobie spokojnie poradzą. Mamy dla Państwa informację, bo my zamontowaliśmy właśnie w tej sondzie małą kamerkę. Zobaczymy później, mam nadzieję, ten przelot. Także to też taka gratka dla fanów szybownictwa. Tak. Ja w ogóle chciałbym pozdrowić, może ja pozwolę sobie na antenie, pozdrowić moją żonę, ponieważ ona z całym personelem Domu Pomocy Społecznej śledzą te mistrzostwa. Pozdrawiam. W Kaliszu. Więc, się oczywiście do więc mimo to, że media państwowe nie przyjechały tutaj na imprezę, żeby pokazać nas w całej Polsce. A szkoda, bo warto, bo Polacy wygrywają, to jednak w Kaliszu jest grupa ludzi, która w Domu Pomocy
społecznej w Kaliszu obserwuje te mistrzostwa i dzielnie kibicują naszym załogom. Cieszymy się bardzo, dlatego że każdy kibic szybownictwa to jest cenny kibic. Tak? Tych kibiców nie ma zbyt wielu, ale ci, którzy szybownictwo lubią, kochają, naprawdę to nasi przyjaciele. Tak. No i jeszcze, szanowni państwo, kilka informacji technicznych. Nie mogliśmy dzisiaj pokazać, co prawda, tej mapki. Mam nadzieję, że o godzinie 18 to już będzie możliwe, ale mamy dla państwa nie lada gratkę. Otóż dzisiaj pokazujemy start szybowców przy pomocy kamery przenośnej. Otóż kamera, która nie potrzebuje kabla, jest tam gdzieś wśród szybowców. Mam nadzieję, że realizator zaraz pokaże te obrazki. No a my, szanowni państwo, jeszcze na moment przeniesiemy się na płytę lotniska. Za chwilę wracamy. O, to są właśnie te ujęcia z kamery przenośnej. Bardzo blisko, wręcz nawet wchodzi do tego szybowca operator. Pozdrawiamy Janka. On dzisiaj robi świetną robotę. Powracamy za moment z kolejnym gościem, a państwo pooglądajcie sobie starty szybowców. Panowie. Cześć. Pewno za pogody była profesjonalna, tak? Znaczy chcieliśmy, ale się nie udało. Dzisiaj się nie udało. Dzisiaj mamy techniczne problemy. To jutro. Właśnie jutro. Poleciał kawa. Aha. Zaczniemy może od tej informacji. No i to jest, szanowni państwo, to był widok z tej kamery. Ona lekko przycina, ale to dlatego, że ten operator chce być jak najbliżej tych szybowców, po to, by pokazać państwu dokładnie ten start. A państwo na swoich ekranach mogli przed momentem oglądać Sebastiana Kawę, teraz szybowiec S1. Stanisław, kto to jest? Jeżeli chodzi o... Reprezentant Wielkiej Brytanii, panowie, pozwolę się wtrącić. Sara Kelman, tak? Nieproszony... Maciej Całka, dyrektor mistrzostw. Witamy, Maćku. Witam bardzo serdecznie wszystkich kibiców. Sara Kelman, reprezentantka Wielkiej Brytanii w klasie standard. Jedna z niewielu pań, które biorą udział w naszych mistrzostwach. Bardzo odważna kobieta, utytułowana zawodniczka. Nawiązuje tutaj rywalizację równorzędną z wieloma panami. 17 miejsce w tej chwili po 17 miejsce w połowie stawki. To naprawdę nie jest zła lokata, zważywszy na wysoki poziom sportowy tych mistrzostw. Tu są naprawdę najlepsi z najlepszych. Maciej, Sebastian Kawa w naszym porannym studio bodaj 2 lub 3 dni temu powiedział: już dość, ja już chcę latać, ja już chciałbym być w górze, ja już chciałbym rywalizować z innymi, no bo 5 dni pod rząd odpoczynku to jednak stanowczo za dużo. No zdecydowanie nikt nie spodziewał się takiego załamania pogody. Liczyliśmy, że po 2, góra 3 dniach przerwy wrócimy do rywalizacji. Niestety tak się nie zdarzyło. Musieliśmy czekać aż 5 dni. Jak widać, jak mówił Sebastian, to jest zdanie, myślę, każdego pilota na tym lotnisku. Oni tutaj przyjechali walczyć w powietrzu, latać, wygrywać kolejne konkurencje i na pewno to nie była dla nikogo dobra sytuacja. Mam nadzieję, przed chwilą właśnie, powiedzmy, wystartował do kolejnego swojego lotu, do kolejnej konkurencji Australijczyk Matthew Scatter. Ja tutaj dodam, że ten pilot, który tu przyleciał z Australii, on traktuje te Mistrzostwa Europy tu w Michałkowie jako bardzo ostry trening przed rozpoczynającymi się za tydzień mistrzostwami, nie cały tydzień już, Mistrzostwami Świata Juniorów w Lesznie, 21-latek, a tutaj na razie plasuje się w połowie stawki, więc bardzo dobrze sobie trenuje. I młody pilot i mam nadzieję, że na tych mistrzostwach świata, o tym mówił Janusz, przepraszam, nie tylko Janusz Sędka, ale także trener Jacek Dankowski, że będzie bardzo groźnym rywalem dla Polaków.
No oczywiście, jeżeli ktoś trenuje tutaj, u nas, na naszym terenie, to ma identyczne warunki, jak będą rozgrywały się w Lesznie. Nie tylko reprezentant Australii jest tutaj przedstawicielem tej grupy, mamy również Japończyka, który startował przed momentem na naszych ekranach, Eco Charlie, szybowiec klasy standard. Również reprezentant Argentyny trenuje przed Mistrzostwami Świata. Mamy również nadzieję, że te mistrzostwa będą zaproszeniem i dobrą reklamą na nasze przyszłoroczne zawody, które rozgrywamy w podobnym terminie. A teraz startuje Paweł Wojciechowski, zajmujący trzecią lokatę w klasie standard. Lot na stateczniku, szanowni państwo. Lima Oscar Tango w alfabecie lotniczym, szybowiec klasy standard LS8. Drodzy państwo, no... Jest to szybowiec, który odbiega troszeczkę od pozostałych zawodników, startujących w większości na diskusach. Natomiast Paweł nawiązuje tutaj bardzo mocną rywalizację, jest cały czas w czubie, tak zwanym, popularnie mówiąc, no i nie odpuszcza. A dodajmy, że ten szybowiec nawet czasami w locie między kominami, czyli w tym przeskoku, osiąga bardzo duże prędkości. On ma tylko... Jest troszeczkę gorszy być może w kominach przy takim zaciąganiu na szlaku. Natomiast, tak przynajmniej nam tutaj tłumaczył trener Jacek Dankowski, natomiast jeżeli chodzi o diskusa, na których latają dwaj pozostali polscy zawodnicy, no to tutaj rzeczywiście, masz rację, ta przewaga diskusa jest nieco... Stasiu, no jesteś fachowcem w tej dziedzinie, widać, że masz ogromną wiedzę, dokładnie jest tak, jak mówisz. Latając na tych szybowcach, współpracując z dwoma pozostałymi partnerami z drużyny, z Łukaszem Wójcikiem i z Sebastianem Kawą, Paweł ma niekomfortową sytuację, ponieważ on niestety w różnych etapach lotu musi kompensować te różnice. Wychodzi mu to doskonale, jest cały czas na trzecim miejscu, to jest pozycja ciągle medalowa, ogromny sukces dla tego zawodnika. Startuje w tej klasie po raz pierwszy, on już osiągał sukcesy, ale to jest klasa standard, to jest klasa bardzo, bardzo prestiżowa. No tutaj dodam jeszcze, że traci zaledwie 208 punktów do Sebastiana Kawy, który przewodzi w tej klasie, w klasie standard, a na miejscu drugim, przypomnijmy, jest Łukasz Wójcik. Łukasz Wójcik z Aeroklubu Włocławskiego, a Paweł Wojciechowski to leszczynianin. Tak, reprezentant Leszna. Sytuacja w tej klasie jest bardzo klarowna. Pierwszych trzech zawodników zbudowało sobie przez te pięć konkurencji ogromną przewagę nad konkurencją. Tam również powyżej trzeciego miejsca jest dosyć mocna walka. Odległości punktowe nie są duże. Natomiast nasi zawodnicy, reprezentanci naszego kraju, tutaj są dominatorami. No to wyjaśnijmy może, albo przypomnijmy, bo myśmy już o tym mówili, że 172 punkty zaledwie brakuje Łukaszowi Wójcikowi do Sebastiana Kawy, 208, jak mówiłem, Pawłowi Wojciechowskiemu, ale czwarty, Bert Schmelzer z Belgii, ma już straty 400 punktów. To jest ogromna strata. To już trzeba odrabiać. W tej klasie zawodów musiałoby się wydarzyć coś naprawdę niespodziewanego, żeby Polacy stracili te czołowe miejsca. Maćku, jeszcze nawiązując do Matthew Scattera, ja śledzę jego profil facebookowy i on, mówiąc, znaczy jakby nie deprecjonując go, on jest bardzo wylewny w swoich komentarzach i na przykład bardzo chwalił organizację, mówiliśmy już o tym po angielsku, ale myślę, że warto przypomnieć o tym po polsku. Wy codziennie wysyłacie do każdego zawodnika SMS-a z informacją, o której godzinie jest briefing i ewentualnie o której godzinie jest grid. Tak, no robimy te zawody od wielu lat, przyjmujemy tutaj bardzo wielu utytułowanych zawodników co roku i przez te lata zdobyliśmy pewne doświadczenie, wiemy co się sprawdza, co należy wprowadzić, żeby zawody przebiegały jak najlepiej. Cieszy nas to, że nasze starania są dobrze odbierane i że możemy pilotom zapewnić maksymalny komfort i wygodę na ziemi, po to, żeby osiągali doskonałe wyniki w powietrzu. Eco Charlie, rozszyfruj nam proszę, dlaczego posługujecie się jakby tą terminologią lotniczą i jak to wygląda? To jest cały alfabet? Tak, jest cały alfabet lotniczy, któremu każda litera posiada odpowiedni kod przyporządkowany. Jest to spowodowane
oczywiście transmisją radiową, która wymaga troszeczkę innej frazeologii, innego rodzaju mówienia. Gdybyśmy, żeby nie było pomyłek. Oczywiście, gdybyśmy powiedzieli w powietrzu ECC, to ten komunikat bardzo przez radio jest niewyraźny i zlewa się. W związku z tym piloci używają specjalnego języka, specjalnego alfabetu. Mamy z tego oczywiście również szkolenia, egzaminy i każdy pilot tą wiedzę musi posiadać. Jest to pewien alfabet, bez którego nikt nie wsiada do szybowca. To po prostu trzeba wykuć na blachę. Czasami na egzaminach właśnie pytają o nazwisko wypowiedziane w tym alfabecie. Tak, ale nazwisko lub każą przetłumaczyć kawałek tekstu, przeliterować. Bardzo ciekawa sytuacja zdarza się, kiedy czasami dzwonię do swoich kolegów lotników telefonicznie i mamy trudności z przekazaniem jakiejś informacji, to po prostu używamy tego alfabetu i wtedy na pewno nie będzie pomyłki. Ludzie, którzy stoją wtedy koło mnie i przysłuchują się takiej rozmowie, no są bardzo zdziwieni, bo nie rozumieją tego języka. Tak, Maćku, powiedziałeś, że to tego alfabetu używa się właśnie w tej korespondencji radiowej. I to jest wytłumaczenie dla nas, dlaczego my tego nie używamy. To nie jest korespondencja radiowa. Tutaj myślę, że każdy nas rozszyfruje, jeżeli podamy tutaj w tym polskim alfabecie. Mało tego, jest jeszcze obraz, na którym widać, więc tak, można... To jest ogromna przewaga. Możemy obserwować szybowce, możemy poznawać je po kształtach. Widzimy startujący w tej chwili na przykład szybowiec o znakach 2 Charlie. 2 Charlie to Peter i Swoboda z Republiki Czeskiej. I to jest dla nas informacja, że właśnie rozpoczęły się starty klasy Club, czyli wystartowały już dwie najcięższe klasy na tych zawodach. Klasa 20-metrowa, dwumiejscowa i klasa standard. Zauważyli na pewno nasi telewidzowie, sympatycy lotnictwa chyba to wiedzą, tego nie należy tłumaczyć, ale być może nie wszyscy, że klasa standard i klasa dwumiejscowa wyróżnia się jeszcze tym, że mają takie podniesione końcówki skrzydeł. Tutaj ktoś mnie pytał, czy to są dodatkowe stery. Nie, to nie są stery, to są po prostu takie winglety, które służą do rozpraszania wirów powietrznych na końcówkach skrzydeł. Te wiry powietrzne, one powodują dodatkowy opór, a tego oporu za dużo no, dla szybowca być nie może. W związku z czym ktoś wymyślił, inżynierowie wymyślili właśnie takie rozpraszacze tych wirów, tych, które powodują Roman Braczek startuje, szanowni państwo. Mam nadzieję, że realizator szybowca to teraz pokaże. Lider aktualnie w klasyfikacji klub. India Foxtrot na ogonie. Osoba, która również zdobyła sobie sporą przewagę w klasie klub. Ten brązowy pilot, medalista z Argentyny. Ten pilot jest bardzo utytułowany. Świata. Na pewno należy do grona najgroźniejszych konkurentów dla czołowych miejsc. Oczywiście Polacy również muszą się liczyć z zawodnikami z Czech, bo to jest po prostu bardzo silna i doświadczona drużyna. Ale dodajmy, że Łukasz Błaszczyk, który zajmuje w tej klasie drugie miejsce, traci zaledwie 62 punkty. To jest niewielka różnica, nawet do odrobienia w jednej konkurencji. W związku z tym wszystko jeszcze przed Łukaszem, ale pamiętajmy, że sytuacja może być również w drugą stronę, to znaczy ta różnica punktowa w klasie klub jest niewielka pomiędzy wszystkimi zawodnikami z pierwszej dziesiątki, więc zarówno można łatwo podreperować swoją pozycję, lecąc dobrze w konkurencji, ale również bardzo łatwo można ją stracić. To co, może panowie powiemy o zadaniach? Ja zaprosiłem tutaj sędziego Pawła. No niestety Paweł jest tak zapracowany, że nie mógł przyjść, ale wiem, że Stanisław, masz kartki z informacją o zadaniach. Może omówmy, co dzisiaj muszą zrobić piloci. Ja może tylko wtrącę, że zadania są dostępne na naszych stronach internetowych EGC2013.eu i każdy może zerknąć sobie, jaka trasa została wytyczona dla poszczególnych klas. No to zacznijmy może od klasy klub, która właśnie w tej chwili startuje. Wszystkie szybowce za moment będą w powietrzu. Po wyholowaniu ostatniego szybowca 20 minut musimy zaczekać, aby otworzyć start tak zwany lotny. Wtedy te szybowce odlecą na trasę. Oczywiście każdy zawodnik ma prawo startu na trasę no, w odpowiednim,
odpowiednim dla siebie momencie. On musi przeanalizować ewentualną prognozę pogody, którą gdzieś tam ma w pamięci, co tam się działo na trasie. Przepraszam, przerwę ci. To okno jest otwarte przez 2 godziny, czyli jest to bardzo długi okres czasu i dlatego właśnie jest ta trudność w ocenie, kto wygrał daną konkurencję, ponieważ ten szybowiec, który przyleciał pierwszy na lotnisko, wcale nie musi mieć największej prędkości, bo ktoś odleciał później na trasę, później przyleciał, ale prędkość może mieć lepszą. Tym bardziej jest to skomplikowane w tego typu konkurencji, jaką jest konkurencja obszarowa. Jak dzisiaj dzisiaj jest bardzo trudno ocenić, który pilot wygra. Jest wyznaczony limit czasu dla klubów, jest to 3 godziny. To jest ten minimalny czas, w ciągu którego oni muszą przelecieć trasę, ale trasa jest też oczywiście płynna, dlatego że średnia trasa, czyli do środka tych obszarów, które zostały wyznaczone, jest ponad 300 km. Natomiast najkrótsza trasa 211 to jest do tych krawędzi. Myślę, że nikt nie będzie korzystał w dniu dzisiejszym z tego najniższego wariantu. On jest oczywiście dostępny, ale gdyby piloci zawrócili w danych strefach zaraz bezpośrednio po przekroczeniu jej granicy, po najmniejszej odległości, po prostu przylecieliby na lotnisko przed czasem i ich prędkość zostanie wtedy i tak wyrównana do tych 3 godzin. 3 godziny wyznaczonych przez kierownika sportowego zawodów. Gdzie można podglądać pilotów? No więc start dzisiaj jest wyznaczony, to jest linia prosta, nad Sobótką. Ta linia ma długości 10 km, stąd będą odlatywać szybowce na trasę. Pierwszym punktem zwrotnym będzie Rudna, to jest 114 km stąd, czyli z miejsca startu. Później polecą do Stradomi, jakieś ponad 100 km. Ze Stradomi do Brzezin, no i z Brzezin już do mety, to już zaledwie 27 km. Te Brzeziny, może dodam jeszcze, to jest swego rodzaju punkt dolotowy. W zasadzie piloci powinni tą wysokość potrzebną na dolecenie do lotniska zbudować sobie już dużo wcześniej. Ponieważ na tym ostatnim odcinku to w zasadzie wykonuje się już tylko procedurę dolotu, czyli szybowania tylko i wyłącznie po prostej, i zazwyczaj na tym ostatnim odcinku piloci uzyskują największe prędkości. No, tym bardziej, że mówiłem, że jest to niewiele, 27 km, a szybowce doskonałość mają znacznie większą, jeżeli chodzi o podane wielkości. Myśmy już tu podawali, te doskonałości wahają się od 40 do 50, czyli z takiego 1000 metrów, te 50 km. Spokojnie, myślę, że już nawet poniżej 1000 metrów z Brzezin będą szybowce dolatywały do nas po prostej, bez krążenia. Kierownik sportowy Artur Rutkowski specjalnie wprowadza ten punkt po to, żeby zachować maksimum bezpieczeństwa podczas dolatywania do lotniska. Mamy dzisiaj do czynienia z zachodnim wiatrem, dosyć silnym, i gdybyśmy pozwolili pilotom wracać na lotnisko od zachodu, mieliby bardzo niekorzystne warunki przy ziemi do lądowania. Ich prędkość byłaby powiększana o wartość składową prędkości wiatru, a to jest zawsze bardzo niebezpieczne. Lądować się powinno pod wiatr. Startować i lądować, jak doskonale, Stasiu, wiesz, najbardziej lubimy pod wiatr. Tak, latawiec, prawda? Też trzeba go ciągnąć pod wiatr, żeby nabierał tej wysokości przy minimalnej prędkości opadania. I teraz przechodzimy do klasy drugiej. Klasa, która wystartowała jako pierwsza, 20-metrowa, dwuosobowa. Dla nich jest chyba najdłuższa trasa. 4 godziny to jest ten limit czasowy i maksymalna odległość, którą mogą sobie tam zaplanować szybownicy, to 588 km, to jest bardzo dużo, a średnia 457. No i tutaj na te szybowce będziemy chyba czekać najdłużej, Maćku, bo... Myślę, że tak, no bo 4 godziny, pomimo że ta klasa wystartowała pierwsza, wskazują, że nie będziemy w zasadzie mogli się spodziewać szybowców przed 16, będzie to później. Tym bardziej, że z rozmów z pilotami, które miałem okazję przeprowadzić, każdy z nich jednak będzie wyczekiwał
chwilę nad lotniskiem, tak, żeby nie być tym pierwszym na czele stawki, bo to jest zawsze bardzo niewygodna pozycja i w zasadzie z góry przegrana dla pilota. Strata zawsze kilku cennych minut, ponieważ peleton, podobnie jak w kolarstwie, jeżeli takiego uciekiniera goni, zawsze go dogania. Tym bardziej, Maćku, po tej przerwie kilkudniowej, ja myślę, że był czas na dyskusję, na przygotowanie się do taktycznej rozgrywki końcówki mistrzostw, no końcówki, jesteśmy w środku gdzieś, ale z tego, co słyszałem, nie wiem, czy to tylko takie wprowadzanie w błąd, dlatego, że głośniej o tym mówiono, wszyscy piloci byli przygotowani, że dzisiaj będzie ostry atak na liderów. Nie wiem, czy to prawda, czy to w tym momencie się rozpoczyna ta walka. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tak. Mamy do czynienia z bardzo poważną imprezą. Poziom sportowy jest bardzo wysoki. W powietrzu piloci robią, co mogą. Na ziemi rozgrywa się ta rozgrywka psychologiczna. Te tak zwane podchody pomiędzy zawodnikami. Często jest to właśnie wprowadzanie w błąd. Często jest to taka troszeczkę nerwówka, nawet bym powiedział. Zawodnicy, pomimo że mówiliśmy o tym, to są często przyjaciele, tak, jednak presja wyniku bardzo ich tutaj również na nich ciąży. I zawodnicy próbują na różne sposoby zdeprymować przeciwnika. Także nie słuchałbym może tych wypowiadanych głośno komentarzy, nie brałbym ich może w 100% do serca. Wiemy doskonale, że część z nich to jest po prostu wprowadzanie w błąd. Może bardziej niż zawodnicy... Przyczajony tygrys, ukryty smok. Bardziej niż zawodnicy należałoby wierzyć kapitanom drużyn, którzy nie mają takiej presji. A od kapitanów drużyn usłyszałem wiele ciekawych uwag, zarówno co do sposobu latania ich zawodników, jak i takich czysto organizacyjnych spostrzeżeń. Także na pewno wszyscy tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni i mamy wiele, wiele cennych informacji na przyszłość. I na koniec jeszcze klasa standard, bo już zostały nam dosłownie dwie minuty. I jeszcze klasa standard, w klasie standard także dosyć długa trasa, 3 godziny 30 minut to jest to minimum i do oblecenia trasa średnio 383 km, najdalej 498, najmniej 273 i też startujemy, my nie, szybownicy będą startowali, szkoda, prawda? Żałujemy, ale jesteśmy z nimi. Za słabi jesteśmy tutaj, no oprócz Maćka. Startujemy z Raszkowa, później będzie Kożuchów, Złotniki, Szczytniki i do domu. Proszę zobaczyć, zwrócić uwagę Państwo, którzy mają zadania też w komputerach. Pierwszy punkt zwrotny znajduje się bardzo blisko granicy. Zahaczamy obszarem, nieomalże o strefę zakazaną w Niemczech. W związku z tym piloci mają do pokonania bardzo długi odcinek pod wiatr i te warunki dzisiaj sprzyjają temu, ponieważ tworzą się te nasze piękne takie kumulusowe autostrady, które pozwalają szybowcom lecieć po prostej bez żadnego krążenia. I to chyba tam to minęło, tak? Tak, wiecie, właśnie przed momentem dostaliśmy informację od realizatora, że niestety musimy się już żegnać. Ja, Maćku, poprosiłbym Cię jeszcze, żebyś został. Dziękuję bardzo. Będzie również wejście dla telewidzów na portalu wlkp24.info oraz na Waszej oficjalnej stronie mistrzostw. Postaramy się porozmawiać po angielsku, a tymczasem żegnamy się i czekamy, myślę, na powroty i na ciekawe rozwiązania i będziemy też śledzić na bieżąco rozwiązania w tabeli, bo to nas najbardziej interesuje. Dziś będzie ciekawie, na pewno. Dziękujemy, widzimy się o 18:00, a ten, kto chce jeszcze podglądać, chce jeszcze posłuchać, co mamy do powiedzenia, zapraszamy na portal wlkp24.info. Powracamy za moment, a telewidzowie Telewizji ProArt będą mogli nas oglądać o godzinie 18:00. Do widzenia. Do zobaczenia.
Tak jak powiedziałem, powracamy dla telewidzów na portalu wlkp24.info wspólnie z Maciejem Całką, dyrektorem mistrzostw. Mamy świadomość, że oglądają nas fani szybownictwa na całym świecie, więc postaramy się mówić specjalnie dla nich po angielsku. Pakiet informacji na temat tego, jak dzisiaj będą wyglądały konkurencje, mieliście już Państwo przed momentem w języku polskim, dlatego teraz Maciek, we will speak in English. Thank you. If this is okay for you. Yeah, we try our best. Good evening, everyone. Good morning. Good morning. This today is the 11th day of the championship, and finally we've got the sixth competition day. Yeah, the day six today, and we try to catch this good weather. And before it will change, we have a nice cumulus on the sky, the cumulus streets, some strong wind, western wind, and the task for today is because of this wind and for not high cloud base, is not racing task, but AAT, so it's area task, which is more difficult for pilots, but they also have a choice to choose the way. You can see towings of a club class. Yes, the club class gliders are towing now. Club class is today at the end of the grid. First classes were 20 meters double seat and standard class. Now they are flying, they are preparing to start. The start line is open for them. The club class gliders are starting. Now you can see the glider 3 Romeo Delta, and it's Yanta standard with Sergei Kluyev from Russia. Going back to the weather conditions for last 5 days. Sebastian Kawa said, it was terrible. Yeah, Sebastian Kawa said the day before yesterday that the pilots are really hungry of gliding before because of the weather. Yeah, we have a beautiful seaside, but the pilots came here to fly, not to visiting the nice places, so they are very kind with this weather today, and they are pleased to fly finally. We expect 2, maybe 3 days rest, but finally we must wait 5 days. Maciek, what can you tell me about the competition task for today? We've got the separate tasks for separate groups. Yes, the tasks are available at our website, and you can watch them. That's the ARIA task. The pilots in all classes fly to the west first. They have 3.5 in the standard class hour ARIA task. In the 20 meters, it's 4 hours ARIA task. And the tasks are with a final point at the east because of the wind, and the final approach should be from eastern direction. So we have final points very close to the airfield, just to make a good direction. You can see Dynamic is landing now, and you can watch this nice small plane, which is very nice for flying for every day, for a trip, for example, and also for towing, because it's quite nice airplane. How many horsepowers only has it got? Only 130, I think, but I don't know exactly. And this aircraft cannot towing the heaviest gliders, only club class gliders. At what time we could expect the first glider? Probably from the club or standard class, I think, because the multi-seat class has got a really long distance. We have 3 hours ARIA task in club class, so we expect first gliders about 16 hours.
16 hours. So, okay, thank you for watching us. We will be here at about 16 hours to show you the finals of today's competition. Thank you for watching us again, and you can find us also at the YouTube channel of Arero Club Ostrowski. We are putting all the materials, all the footage, all the videos, all the studios, briefing, everything on the channel. And you did a good job, fine job. Thank you for everything. I hope everyone enjoy it. And there is a lot of things to show of our beautiful sport. And the weather for next few days is really, really good. Yeah, seems to be really good. Get a nice forecast, and we expect better weather during the last days of our championships. We still can have like 10 10 tasks. Yes, it is possible to have 10 valid days of flying, but you know, the weather is like woman. You never know. You never know. Thank you for watching us. This was live broadcast brought to you by WLKP24.info. You can find us also at the official site of the championship EGC2013.eu. Thank you, Maciej. This was Maciej Całka, director of the whole championships, and me, Tomek Wojciechowski from internet portal WLKP24.info and television product from Ostrów. See you in Ostrów. See you in Ostrów.